I witamy serdecznie oba zespoły, które w towarzystwie arbitrów wkraczają na niebiesko-biało goście ze Stęszewa w barwach klubowych na żółto-czarno Wągrowiec Kamielba. Witamy obie jedenastki, witamy arbitrów, a ja przypomnę obsadę sędziowską. Sędzią głównym zawodu jest pan Łukasz Damski, a jego asystentami panowie Piotr Tykieniewski i Wiktor Trybuś. Sędziowie reprezentują kolegium sędziowskie przy Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej. A składy pierwszych jedenastek, goście ze Stęszewa. Numer 33 w bramce Karol Kaszmarek, 4 Igor Jurka, 5 Marcin Jurkiewicz, 9 Dawid Kaszmarek, 10 Patryk Olczyk, 11 Bartosz Tylewski, 13 Dawid Jarka, 14 kapitan zespołu Jakub Budzyń, 15 Szymon Sobkowiak, 16 Bohdan Sajdak, 17 Radosław Barabasz i gospodarze. Z jedynką w bramce Patryk Łagodziński, 3 Michał Gruszka, 5 Mateusz Rocławski, 7 kapitan zespołu Rafał Leśniewski, 8 Mateusz Sporek, 9 Mateusz Rozmarynowski, 10 Mikołaj Orty, 11 Marcin Kowalczyk, 19 Mikołaj Dobrzykowski, 22 Aksel Meger i 24 Kamil Cisowski. Raz jeszcze przypominam o losowaniu nagród w przerwie spotkania. Będzie to 7 karnetów uprawniających do wejścia na rundę wiosenną na spotkania piłkarzy Wągrowieckiej Jady oraz jedna nagroda w postaci piłki z podpisami, z autografami wszystkich zawodników i sztabu szkoleniowego żółto-czarnej. Tak więc proszę o zachowanie biletów. Szybko, no dobra.
Whoa!
Jak to tłumaczyć?
Bardzo dobrze.
Teraz super.
Thank you.
Ja
Nie,
Nie,
Pod koni. Nie. Dużo dino. No ty co? Pisem będzie. Takiego hita jeszcze nie widziałem. Weź ten, temu mu czerwoną kartę, nie, temu żółtą wybija mu tą kartę. Wszystko dobra. Pipa nożna. Wszystko dobra. A czerwoną kartkę w sprawie szkolnego zespołu gości ujrzał trener Arkadiusz Kalisza. Dobrze, że się wszystko nagrywa.
Przyczepkę do piwa, to też będą chcieli z tobą. Bardzo dziękuję.